Przedstawię teraz homologii benzenu, czyli różniące się o stałą grupę CH2. Przypomnę, że mieliśmy szereg homologiczny alkanów, alkenów i alkinów i zawsze jeden od drugiego różnił się o grupę CH2 i tak samo mogą istnieć homologi benzenu. Stawmy pierwszy, benzen. Wzór półstrukturalny, czyli 6 węgli, 6 wodorów. CH. Tak? I wiązanie węgiel-węgiel, wiązania pojedyncze i w środku mamy wiązanie zdelokalizowane, sekstet elektronowy. Wzór szkieletowy, czyli pokazujący tylko strukturę cząsteczki. O, będzie taki. Wzór sumaryczny C6H6. To teraz popatrzmy na homolog benzenu metylobenzen. Czyli benzen z grupą metylową. Czyli w miejsce jednego wodorku, na przykład tego u góry, wstawimy grupę CH3. Oczywiście musieliśmy urwać jeden wodór. I tu oczywiście, jak zawsze, wiązanie zdelokalizowane. We wzorze szkieletowym musielibyśmy to ująć w ten sposób. Narysować nasz sześciokącik z wiązaniem zdelokalizowanym i tu dopisać CH3. Sumarycznie to będzie wyglądać następująco. C6H5, bo jeden wodorek urwaliśmy i CH3. Spróbujmy kolejny element szeregu homologicznego, etylobenzen. Czyli do naszego pierścienia benzenowego podstawiamy nie grupę etylową, metylową, tylko grupę etylową. O, tu będzie nie CH3, tylko C2. H5, czyli rysując wzór szkieletowy, mamy sytuację taką, że tu mamy C2H5, a sumarycznie to będzie wyglądało C6H5, bo jeden wodorek musieliśmy urwać, tak, i grupa C2H5. I taki rozwój naszego szeregu homologicznego mógłby iść przez wydłużanie tego łańcucha, czyli propylo, czyli C3H7, butylo i tak dalej, i tak dalej. Ale okazuje się, że rozwój homologów może iść zupełnie w innym kierunku. Może się zdarzyć, że te grupy metylowe będą podstawiane kolejne do szeregu, do pierścienia benzenu. I w tym kierunku również może się rozwijać, mogą się rozwijać homologi benzenu, co pokażę za chwileczkę. Ale homologi benzenu mogą się rozwijać w innym kierunku, na przykład dokładając grup metylowych do pierścieniu benzenów. Przykładem jest dimetylo benzen. Mamy pierścień benzenu. I dwa węgle nie posiadają wodorów,
tylko w tym miejscu mają grupy metylowe. O, tu jest wiązanie zdelokalizowane. I wtedy numerujemy łańcuch węglowy, pierścień węglowy tak jak łańcuch. I mamy 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. Więc ten zwierzak będzie się nazywał 1,2-dimetylobenzen. Szkieletowo to będzie wyglądać następująco. Tu grupa CH3 i tu grupa CH3. Wzór sumaryczny. Żeby napisać wzór sumaryczny, po to zrobiłem półstrukturalny, żeby widać było, że w tych dwóch miejscach ubyło wodorków, czyli mamy C6, H4, CH3, dwa razy wzięte. Spróbujmy teraz rozważyć sytuację, że te grupy, dwie grupy metylowe są połączone w innym miejscu łańcuchu. 1,3-dimetylobenzen. O, mamy tutaj strukturę naszą. O. Szkieletową. Tu mamy grupę CH3, ale tym razem drugi jest przy trzecim węglu CH3. Proszę zobaczyć, że mamy wzór sumaryczny C6, H4, CH3, dwa razy wzięty. Jest taki sam jak wcześniej, czyli są to izomery. Mają ten sam wzór sumaryczny, różnią się wzorem strukturalnym. Czy może istnieć jeszcze jakiś izomer dimetylobenzenu? Może być tak, że grupy CH3 są naprzeciwko siebie w strukturze. 1,4-dimetylobenzen. Czyli mamy sytuację taką, że mamy o naszą strukturę benzenową z kółeczkiem w środku i CH3 jest tu i CH3 jest tu. Czyli wzór C6, H4, CH3, dwa razy wzięte i to jest również izomer. Czy może być sytuacja, że w pierścieniu benzenu będziemy mieli 1,5, czyli tu jest, tutaj podstawione i tutaj podstawione CH3? Czy może być 1,5? Nie, ponieważ proszę zobaczyć, to jest 1,3. Tak jak w łańcuchu, liczymy od najbliższej strony. 1,3. Gdyby był tu, no to będzie 1,2. Przecież cząsteczka tego typu może się obracać w przestrzeni i może być z prawej, może być z lewej. Czyli to są wszystkie izomery dimetylobenzenu. Ale możecie jeszcze spotkać się czasami z innym nazewnictwem. Takie troszeczkę starsze, ale w wielu podręcznikach jeszcze i w przemyśle się stosuje. Takie nazewnictwo, że jeżeli to jest pierścień benzenu i tu mamy jakiś podstawnik X, to względem niego położenie drugiego podstawnika, drugiego dodatku nazywa się orto, w skrócie O. Tutaj ta pozycja nazywa się meta, w skrócie M, a ta pozycja nazywa się para, w skrócie P. Dimetylobenzen to jest inaczej, mówiąc po dawnemu, jest to ksylen. W związku z powyższym, że grupa metylowa jest w pozycji orto, to jest to ortoksylen. 1,3-dimetylobenzen w takim wypadku będzie metaksylenem. Metaksylen. Tak, a tu wymarzymy te moje bazgrupki. O, szybciutko. I wstawimy w takim wypadku 1,4. To również jest ksylen, ale paraksylen.
Czyli te nasze wzory możemy nazywać systematycznie 1,2-dimetylobenzen, 1,3-dimetylobenzen, 1,4-dimetylobenzen lub w tak zwanym zwyczajowym nazewnictwie ortoksylen, metaksylen, paraksylen, gdzie ksylen jest zastępstwem dimetylobenzenu.